Ostatnio na Facebooku pytałam Was o to, jaki rodzaj tutoriali w tej chwili przydałby Wam się najbardziej. I zgodnie uznaliście, że przede wszystkim tutoriale o wycinaniu elementów z tła. Co prawda w dużej mierze wielu z Was miało na myśli raczej wycinanie bardziej kłopotliwych elementów, jak na przykład wycinanie włosów, co do których wiadomo, że są koszmarem dla fotografa i w ogóle coś strasznego. Ale prawda jest taka, że przeprowadzić jakąkolwiek zaawansowaną akcję w Photoshopie trzeba po prostu znać bardzo podstawowe narzędzia, tylko umieć je wykorzystać w sposób zaawansowany, a niekiedy połączyć kilka z tych narzędzi, aby uzyskać żądany efekt. Dlatego dziś zaczniemy od jednego z prostszych narzędzi, które może przydać nam się także później, czyli od różdżki. Różdżka nie jest najpopularniejszym narzędziem, nie ma co ukrywać, ale świetnie sprawdza się, gdy chcemy wyciąć element ze zdjęć kontrastowych. Pokażę Wam to na podstawie tego zdjęcia. Naszym celem będzie całkowite usunięcie tła. Odblokuję więc sobie tę warstwę klikając na ikonę kłódki, a następnie dodam jedną, dodatkową, którą przesunę niżej, aby stanowiła nasze tło i wypełnię ją kolorem czarnym. Dzięki temu po wycięciu będziemy lepiej widzieć, co i jak dokładnie zostało wycięte. Na razie wyłączę widoczność tej warstwy, bo chwilowo nie będzie nam do niczego potrzebna, ale posłuży nam potem jako warstwa kontrolna. Różdżka oferuje nam kilka opcji, które widzicie na górnym pasku. Pierwsze cztery ikony to tryby, w jakich możemy pracować. Jeśli zaznaczymy pierwszą ikonę, to ilekroć będziemy klikać, Photoshop będzie tworzył nowe zaznaczenie. W tym wypadku jednak bardziej przyda nam się druga ikona, czyli dodaj do zaznaczenia. Sprawi to, że ilekroć klikniemy, będziemy powiększać zaznaczony obszar o kolejny, wybrany przez nas. Analogicznie ikona dalej to odejmowanie zaznaczenia, czyli klikając odznaczamy poszczególne elementy. Rozmiar próbki to nic innego jak wielkość naszego zaznaczenia. Im większy obszar mamy do zaznaczenia, tym lepiej ustawić sobie nieco większą średnią. Ja zwykle pracuję na 3x3 piksele albo 5x5. Do tolerancji zaraz dojdziemy. Najpierw opcję po prawej. Wygładzanie to po prostu wygładzanie krawędzi zaznaczenia, ale bardziej interesuje nas opcja sąsiadujący. Kiedy mamy tę opcję włączoną, Photoshop zaznacza tylko te piksele, które są podobne i sąsiadujące z tym, co wybraliśmy poprzez kliknięcie. Jeśli odznaczymy tę opcję, zobaczymy, że gdy klikniemy tutaj, Photoshop zaznaczy wszystkie piksele, które na tym zdjęciu mają tę samą lub zbliżoną wartość do wybranej przez nas, czyli zaznacza nam także fragmenty budynku. A ponieważ chcemy zaznaczyć jedynie tło, pilnujemy tego, aby opcja sąsiadujący była włączona, dzięki temu będziemy zaznaczać jedynie piksele, które ze sobą sąsiadują. Samą wielkość zaznaczenia kontrolujemy tak zwaną tolerancją. Tolerancja działa trochę tak, jakbyśmy dawali Photoshopowi informację, jak bardzo mogą różnić się piksele od tych, które wybraliśmy kliknięciem, aby ujął je zaznaczeniem. Jeśli zmniejszymy sobie tolerancję, dajmy na to do 5, i klikniemy na nasze zdjęcie, zobaczymy, że tylko identyczne kolory, czyli piksele o tej samej wartości lub bardzo zbliżonej, zostaną zaznaczone. Sami zobaczcie, ile musiałabym się naklikać, by w całości zaznaczyć to tło. Sporo. Zwiększmy sobie tę tolerancję do 30. Wygląda to całkiem ok. Ale kiedy przybliżymy, to zobaczymy, że przy krawędzi budynku piksele nie zostały zaznaczone. Odznaczmy całość kombinacją klawiszy Ctrl-D i tym razem zwiększmy sobie tolerancję do 50. Teraz, gdy przybliżymy, zobaczymy, że na krawędziach wszystko jest ok. No dobra, mam zaznaczony budynek, ale co dalej? Teraz ładujemy sobie maskę. Klikamy w tym miejscu. Jak widzicie, ponieważ zaznaczyliśmy tło, po załadowaniu maski to właśnie ono pozostało na zdjęciu, a budynek zniknął. Żeby odwrócić ten efekt, wybieramy Ctrl-I, czyli po prostu odwracamy naszą maskę. Włączę też czarną warstwę spod spodu, żebyście widzieli, jak dokładnie tło zostało wycięte. Ponieważ pracujemy na maskach, po których, przypomnę, poruszamy się dwoma kolorami, czyli czarnym i białym, gdzie czarne to to, co niewidoczne, a białe to, co widoczne, możemy w każdej chwili poprawić ewentualne błędy zaznaczenia. Na przykład, jeśli uznam, że jednak nie chcę, by ta roślinka tu wystawała, to mogę, używając pędzla z czarną farbą, po prostu ją wymazać. Ok, wróćmy do widoku głównego, czyli wybieram sobie Ctrl-0. Nasze tło zostało wycięte. Możemy teraz zastąpić jakimkolwiek innym tłem lub jakimkolwiek innym motywem. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, a jeśli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. A my widzimy się w najbliższy poniedziałek. Do zobaczenia!